taką polską tradycję. Warsztaty są finansowane ze środków PESCO. Celem tych warsztatów jest, żebyśmy się trochę tutaj nauczyli gotować, czy po prostu zainteresowali różnymi kuchniami. W trakcie tych 5 dni będą Was szkolili pani Krysia z panią Mają oraz pani Ewa z panem Bartkiem, który gdzieś tam zwykle będzie latał, więc trudno będzie się znaleźć. To są tacy cztery mistrzowie kuchni. Podzielimy się na cztery grupy, mniej więcej po 7 osób, tak? Po 7 osób do jednego mistrza kuchni i będziemy różne cuda starali się tutaj wykonać. Głównie będziemy się zajmować gotowaniem, aczkolwiek jakieś tam, jak będzie dobra pogoda, wyjścia nad jezioro, czy w dzień, czy w nocy, czy na grzyby, czy jakieś tam, które się znajdzie, jakieś inne atrakcje będziemy oczywiście też sobie robić. Dziękuję, że mieliście odwagę przybyć. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyją za 5 dni. I życzę Wam miłego pobytu i wielkie brawa dla Was wszystkich. Serwisy kulinarne będą oczywiście. Będą wyświetlane codziennie, pewnie prezentacja, co danego dnia będziemy robili. Ale teraz mam Państwo książkę z przepisami, które będziemy gotowali. Będzie to kuchnia śląska na pierwszym module, aczkolwiek nie tylko będzie to kuchnia śląska. Też zrobimy jakieś tam ciasta, desery, takie też na po prostu rozmaicenia, nie? Także wszystko będzie, proszę się nie martwić. Takie dwie części jakby. Potrawy takiego dnia codziennego, czyli to były głównie zupy, tak? Czyli żur, wodzionka, głównie tego gotowano, bo to nie jest kuchnia bogata, jest kuchnią biedną śląska, tak? Aczkolwiek taką bardzo treściwą. I dobrą, uważam. Nawet bardzo. Wodzionkę nawet jest taka piosenka, że wodzionkę określili jako 8 świata cud. Że jest najlepszą na świecie zup jako 8 świata cud. Chianti, calamari, ecco la panè, zuppa romana, maccheroni, cannelloni, peperoni, ecco la panè, zuppa romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, oh, Roma, Roma, Napoli.
chyba specjale, kotce wągule. Prego, to puri szpinaci, wągule braci. Gorgonzola, gęga gola, zabajone, minnesone, operone, eccola per me. Super romana, fettuccini, scallopini, fritto di zucchini, ma per me. Super romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, oh, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Vino secco, amaretto, rigoletto, eccola per me. Super romana. Insalata mista, pizza bella vista, ragazza come stai? Sì! Prego, misto di formaggi, bello e garaci, un calvaccio con formaggio, cappuccini, langostini, tortellini, eccola per me. Super romana, gambialetti con spaghetti, sigaretti, eccola per me. Super romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, oh, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Lotte mare, nippo mare, collinare, eccola per me. Thank you.
kolejnym naszym dniu zmagań kulinarnych, tak? Brawo! Dzisiaj... Dzisiaj poznamy pokrótce techniki krojenia, podstawowe. Są trzy podstawowe, jeszcze takie jakby dodatkowe, tak? Wszystko będzie na slajdach. Dzisiaj jeszcze będziemy robili tak, roladę śląską, kluski śląskie, modro kapusta, pischinger i śląski galat. To jest, co jest, to jest? Tak. Gdy rodzinka zjedzie cało, gdy za stołem siedną się i rozkładą swoje dzieło. Zupa z nudlami i dodatkami, trochę lubczyków ciep na tyż, kluski rolady, modro kapusta, na przystawka szpajza jest. Oj, 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 kuchareczko, mężu słodzi mi. Oj, 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 kuchareczko, co ty tworzysz dziś? Och, moja ty, kuchareczko, urlop jakiś weź. Joj, już naprawdę, wy nic nie miesza się. Czas. Zapach się unosi w koło, zaraz cichnie gotki gwar. Jak rozkładą swoje dzieło, kryple windbeutle, tort z orzechami, bito śmietana stoi tyż. Kołocz wuzetki, makronów talerz, kaj wszystko to zmieściło się. Oj, 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 kuchareczko, mężu słodzi mi. Oj, 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 kuchareczko, co ty tworzysz dziś? Och, moja ty, kuchareczko, urlop jakiś weź. Joj, już naprawdę, wy nic nie miesza się. Robienia kusek polega na tym, że gotowane ziemniaki wyciskamy przez praskę, tak? Do jakiegoś naczynia. Wygładzamy, dzielimy ciasto na cztery części. Jedną czwartą część wyjmujemy, dodajemy cukru. W tą wolną lukę po cieście dosypujemy mąkę ziemniaczaną w takiej samej wielkości, żeby ładnie było równo z pozostałym ciastem. Wkładamy kolejną jedną czwartą naszej części, wbijamy dwa jajka i szybko zagniatamy na jednolitą masę. Następnie masę dzielimy na kilka części, wałkujemy w wałeczek i tniemy nożem na różne części. Taką jedną część malutką kolano w ręku, delikatnie rozpłaszczamy i wbijamy kciuk. I to jest kluska śląska. I potem kluski gotujemy od 3 do 5 minut od zagotowania posolonej i lekko otuszczonej wody. Bo pan sobie nie robi tam na przykład kilogramów ziemniaków, bo tak. To chodzi tylko o to, że tą jedną czwartą. Tak, to jest najważniejsze. Tak, jedną czwartą ujmujemy i w to miejsce wskładamy mąką ziemniaczaną.
Drugi dzień naszego gotowania, proszę Państwa, wybieramy się właśnie na integracyjny spacer po lesie. Będziesz szukanie grzybków. Będziemy szukali grzybki, same czarne łebki, koźlarze, prawdziwki i może maślaczki, jak się trafią. Dziękujemy za uwagę. Słonka świeciło.
robimy, w tym momencie będziemy robili kreple ziemniaczane, czyli ziemniaczki gotowane wycisnięte przez praskę z rozczynem drożdżowym, do tego formowane kuleczki pieczone w głębokim oleju, jak dodatek do mięsa. Uwaga, panie i panowie, przygotujemy się do operacji, proszę. Rączkami, tymi palcami. To na kilograma ziemniaków. 3 jajka. 3,5 dekagrama drożdży. 4,5 łyżki mąki. A co za różnica? Może. 3,5 owa jodnowa. Proszę bardzo. 1,5 łyżki śmietany. Było. Proszę. Dobrze. 1,5 łyżki cukru. Była w drożdżach. Było. 1,5 łyżeczki masła. Łyżeczki czy łyżki? Łyżeczki. To mało. Małą łyżeczkę od herbaty. Piszę 45, co? No dobrze, czytam, nie? Słuchaj. Dobrze. Dalej. Tam gdzieś leżały moje okulary. Daj mi moje okulary, ja przeczytam. Ja nie widzę tych okularów dobrze. To jest ładne, ale ja nie widzę. Musiałam jakieś inne okulary. Utrzeć na gładką masę. Czyli to udzielać ręką czy czym? Łyżką. Stolnicę mąką. Tak. Rozsuwamy. Tu będziemy kłaść nasze kreple. Tak? Sam już nam się olej grzeje. Także będzie można od razu wsypywać. O, super. Jak się ma ręce w mące troszeczkę? O, rzeczywiście. To będą ekstra. Taki tak malutki. Tak. Zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Pani Ewo, zdegustuję, że są dobre krepelki, tak? Aż pani Bartku, jak najbardziej, pomogę panu. Dobrze. Pyszne. To ja jeszcze jednego wezmę. Mhm. Jakoś tak mało na śniadanko zjadłam. Naprawdę. Pan Danusiu? Magnifik. Danusia? Rewelacja. Bardzo dobre. Do mięsa smaruje się solem i pieprzem. Później musztardą. Na to daje plasterki boczku, które smaruje keczupem. Potem daje cebulkę pokrojoną i całe jajko i to zabija. Gdzie to kretowisko będzie stał mój pan? Do
rzepę mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwożę żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie świr. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam. I samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Do roboty mam smykałkę, krzepę mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwożę żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie świr. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam. I samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Crazy, crazy. Sen nie dokończony,
100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam, niech żyje nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje ten i jeszcze raz, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze jeden, jeszcze raz, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce, jest w butelce, jeszcze po kropelce, jeszcze do rana. Śpiewajmy dana, dana. A to niech to zjadamy. Proszę bardzo. Najlepszego, Paweł. Wszystkie cukierki dla ciebie, Paweł. Sam. Kiedyś mój dziadek porady cenniejsze niż spadek. Bym kochał kobietę z rozsądkiem, żołądkiem. Ty jesteś jak paczka cukierków w tym swoim przyciasnym sweterku. Ty jedna dajesz mi szczerze w talerze. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze. Teraz tak, 2 jajka, 2 łyżki cukru, tam są 1,5 szklanki mąki, szklanka mleka, mleko trzeba jeszcze. Potrzebuję 2 chodników do ajerków. Tak, jedno chodnik jest, a drugi? To jest. Co jest Stasia? Czy pani Emila? Do bycia. A co chcesz to wyrabiać? Smażyć. Jedna będzie obtarzać i kłaść na patelnię, a druga będzie pilnować smażenia. A trzecia się znajdzie jeszcze do boka, bo trzeba to trochę ogarnąć. Ścieramy marchewkę do surówki z marki, jako dodatek do drugiego dania i ścieramy surowe ziemniaczki, które zostaną odciśnięte i dodane do ugotowanych ziemniaczków na Nie. Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Ty wiesz, że trzeba się najeść, by w sercu uczucie odnaleźć. Ty zawsze odpowiesz tak czule na bóle. Masz sposób na wszystkie bolączki, oj, bo cuda potrafią twe rączki. Najsłodsza ich tajemnica, kwaśnica. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Była dojrzała, potrzebne jest serce i strzała i czułość dla kilku nawyków w przełyku. Dlatego kocham dziewczynie, kwaśnicy na wieprzowinie. Lecz liczy się również smykałka do bałka. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze.
Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak synicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak synicze. Bo dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko jesteśmy wolni, możemy iść.